jakie są zalecenia dla trzeźwiejących, dla tych, którzy podjęli terapię, powiedzieli sobie, mam problem, przychodzę do Pani. Jakie miałaby Pani dla nich zalecenia? Powiem tak, zaleceń jest mnóstwo. Poprzez spotkania ambulatoryjne, poprzez programy stworzone dla trzeźwiejących alkoholików, poprzez plany dnia. To są wszystko programy, które jak gdyby mają pozwolić im funkcjonować i normalnie żyć. Dostosowuje Pani terapię do indywidualnego pacjenta? Też tak się zdarza, aczkolwiek na terapii stacjonarnej pracujemy według już stworzonego programu, w którym zawarte są zagadnienia, które powinien każdy obecny pacjent w terapii, że tak powiem, przejść. W jakie narzędzia wyposaża Pani osoby chore? No, narzędzi również jest sporo, bo tymi narzędziami są zarówno zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików, oznaczone w odpowiedniej liście, jak i metody radzenia sobie z tą chorobą. I jakie to są metody? Jest tego bardzo sporo na zasadzie może skojarzania, ale myślę, że tutaj to zostawiłabym już na etap pobytu, może w ośrodku, gdzie opracowujemy je na grupach.